Ekrany kin 1 września wyjdzie film Raport Pileckiego. To historia o Witoldzie Pileckim, człowieku, który ujawnił prawdę o niemieckich zbrodniach w Auschwitz. To bez wątpienia film o jednym z najodważniejszych Polaków w historii naszej ojczyzny. Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać. Rotmistrz Witold Pilecki celowo dał się aresztować, aby trafić do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Potrzebujemy kogoś w Auschwitz. Mayer twierdzi, że jeżeli pan nie da rady, to on nie widzi nikogo innego. To rozkaz, prośba. W niemieckiej machinie śmierci przebywał przez 947 dni. W miejscu zorganizował konspiracyjny ruch oporu Armii Krajowej, a po brawurowej ucieczce sporządził raporty o tym niemieckim piekle. Chciał, aby świat dowiedział się o ogromie zbrodni. Musi być jakaś presja świata na tych niemieckich barbarzyńców. Po powrocie z obozu Witold Pilecki walczył w Powstaniu Warszawskim oraz we Włoszech w armii generała Andersa. Powrót do ojczyzny staje się dla niego dramatyczny. Został aresztowany przez komunistyczne władze. Po bestialskich przesłuchaniach zostaje skazany na śmierć. W więzieniu UB oświęcił to po igraszkę. Wyrok śmierci wykonano 25 maja 1948 roku w Warszawie. Legendę polskiego podziemia niepodległościowego przybliża nam film Raport Pileckiego. Jak mówi odtwórca głównej roli, przygotowanie do niej było nieustannym poszukiwaniem. Poszukiwaniu tego, jakim on był człowiekiem, w poszukiwaniu człowieka w postaci Witolda Pileckiego. Bo to opowieść o niezwykłej postaci. Jest to poruszająca historia, pełna emocji i wzruszeń, mocne kino o człowieku, o ludziach, którzy w imię swoich przekonań, swojej prawdy dokonywali takich niezwykłych czynów. Jak mówiła Paulina Chapko, która wcieliła się w rolę żony rotmistrza, historia Witolda Pileckiego, ale też jego żony, była niezwykle trudna do przedstawiania na ekranie. Czekasz ode mnie dziś, że tak trzeba było. Ta historia opowiada bowiem o trudnych do wyobrażenia emocjach. Jak się czuje kobieta, która właściwie przez całe życie drży o życie swojego ukochanego mężczyzny? Jak się czuje kobieta, która po raz ostatni rozmawia ze swoim mężem w celi i ona zdaje sobie z tego sprawę, że już go nigdy nie zobaczy. Film wchodzi na ekrany kin już 1 września. Serdecznie zapraszam Państwa do obejrzenia naszego filmu Raport Pileckiego i wyrobienia na jego temat własnej opinii. To dobra okazja, by poznać bliżej postać naszego bohatera, który stoczył heroiczną walkę z niemieckim i sowieckim totalitaryzmem. Pamiętajmy o bohaterach.